Witam Was, z tej strony Bartek. Dzisiaj zapraszam na rozpakowanie Sony Xperia X Compact. Trafia do mnie na testy nowość z targów IFA, które odbyły się tak naprawdę na początku tego miesiąca. Jest to model Sony Xperia X Compact, czyli kontynuacja naprawdę dość udanych smartfonów z serii Compact, które charakteryzowały się flagową specyfikacją, która była zamknięta w mniejszej bryle, co niektórzy użytkownicy smartfonów po prostu preferują. Jeśli chodzi o samo opakowanie, jest ono naprawdę bardzo podobne do tego, co było przy okazji Sony Xperia X, X Performance. Wygląda ono naprawdę w taki sam sposób, aczkolwiek mam wrażenie, że jest na pewno kapkę mniejsze, jeśli chodzi o swoją bryłę w porównaniu do tego, co było w X Performance czy też Xperia X. Z przodu mamy logo Xperia, mamy ten taki charakterystyczny motyw z X-em, z przodu mamy oczywiście logo Sony. Natomiast jeśli chodzi o tylną część opakowania, tutaj mamy już taką skróconą specyfikację, jeśli chodzi o to urządzenie. Aparat 23 megapiksele, aparat przedni 5 megapikseli, ekran 4,6 cala, mamy złącze USB typu C, bateria 2700 mAh, do tego ekranu wydaje mi się, że tutaj można uzyskać dość fajne wyniki, ale to oczywiście będziemy sprawdzać do czasu recenzji. Procesor jest to Snapdragon 650, no i mamy również 32 GB pamięci wewnętrznej. Dobra, przejdźmy już do samego spakowania, tak więc podnosimy sobie tutaj wieko. Widzę, że ono jest tutaj dość ciasno spasowane, więc to nie do końca łatwo schodzi. Mamy nową Xperia X Compact. Tak, urządzenie jest naprawdę bardzo kompaktowe. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatni raz testowałem tak niewielkie urządzenie. Z tego, co widzę, kolor, jaki do mnie trafił, jest to kolor czarny i chyba jest on tak określony na samym opakowaniu. Jest on nazwany jako Universe Black, czyli jest to rzeczywiście kolor czarny, jak Sony nam tutaj podkreśla. Przejdźmy do tego, co mamy dalej w zestawie, aczkolwiek podejrzewam, że zestaw testowy może nie być do końca kompletny. Tutaj mamy po prostu taką zakładkę, gdzie znajdujemy skróconą instrukcję obsługi, inne tego typu papierowe rzeczy. Znajdujemy ładowarkę sieciową, która jest kompaktowa jak sam smartfon. Zaraz zobaczymy, jakie mamy tutaj natężenie na wyjściu, 5V, 1,5A, więc raczej to nie jest ładowarka, która obsługiwałaby szybkie ładowanie. Kolejna rzecz w zestawie jest to raczej kabel. Kabel na złącze USB typu C. Od razu sobie ten kabelek wyciągniemy. Tak, tutaj z drugiej strony mamy złącze USB typu C, tak więc tego typu kabelek również dostajemy w zestawie. Aczkolwiek warto powiedzieć o tym, że zestaw sprzedażowy może się troszeczkę różnić od tego, co ja dostałem tutaj do testu, więc weźcie na pewno tą kwestię pod uwagę. Przejdźmy do samej Sony Xperia X. Na sam początek oczywiście urządzenie sobie tutaj uruchomimy, mam nadzieję, że jest naładowane. Ściągamy folię z przodu, ściągamy również folię z tyłu. No i z tego, co widzę, z tyłu mamy tego typu świecący materiał. Nie wiem, czy jest to tworzywo sztuczne, aczkolwiek raczej tak, raczej jest to po prostu plastik i obawiam się, że niestety będzie on bardzo łatwo zbierać różne zabrudzenia, a także zarysowania. To oczywiście będziemy badać w recenzji, ale niestety takiej kwestii się po prostu obawiam, że niestety ten materiał z tyłu będzie dość łatwo zbierał te zabrudzenia, a także zarysowania. Z prawej strony oczywiście mamy przycisk Power, który pełni również funkcję czytnika linii papilarnych. Dobra, mamy już wstępną konfigurację, tak więc na sam początek poszukamy standardowo języka polskiego. Mamy tutaj język polski, klikamy sobie OK. No i mamy wprowadzenie, klikamy na przycisk wprowadzenie. Widzę, że jest to zrealizowane na takiej samej zasadzie jak w przypadku Sony Xperia X, a także X Performance, generalnie całej serii urządzeń Xperia X. Połączenie internetowe, tutaj się na to zgadzamy. Włóż kartę SIM, to oczywiście potem sobie zrobię. Na razie nie będziemy się łączyć siecią Wi-Fi. Imię, nazwisko użytkownika. No i w tym momencie możemy ustawić zabezpieczenie naszego urządzenia, czyli odblokowanie odciskiem palca. Klikamy dalej i sobie to skonfigurujemy. Mamy wzór,
Tak więc zrobimy sobie wymagaj wzoru do uruchomienia urządzenia. To jest akurat fajna opcja, ponieważ zanim system nam wystartuje, kiedy urządzenie będzie wyłączone, po prostu musimy wprowadzić nasz wzór, żeby po prostu sam system został uruchomiony. Według mnie jest to fajne zabezpieczenie i na pewno się przydaje. Powiadomienia, tutaj akurat zgodzę się, żeby pokazywać wszystkie powiadomienia. No i mamy konfigurację, rozpocznij, no i będziemy przytrzymywać, aby tutaj ten czytnik skonfigurować. Oczywiście urządzenie nam podpowiada, żebyśmy palec, jego pozycję na tym przycisku troszeczkę zmieniali, żeby te linie papilarne zostały odpowiednio odczytane. Mamy już linie papilarne skonfigurowane. Kolejna sprawa to są usługi Google'a. Tutaj akurat na to wyrażę zgodę. Usługi Xperia klikam na razie pomiń oraz nie teraz. No i mamy ekran, możesz zaczynać, tak więc spróbujemy zacząć z Xperią X Compact. Pierwsze wrażenie, oczywiście urządzenie jest naprawdę niewielkie. 4,6 cala, dla mnie przynajmniej, jako dla byłego użytkownika Z3 Compact, nie jest to jakieś zbytnie zaskoczenie. Aczkolwiek przyznaję, że w chwili obecnej chyba miałbym już trudności, żeby wrócić do tak niewielkiego wyświetlacza, ale oczywiście Sony wychodzi z dość fajnego założenia, że są wciąż osoby, które preferują Androida ponad iPhone'a i chcą mieć jednak mimo wszystko wydajne, ale również kompaktowe urządzenie. No i z pewnością X Compact jest urządzeniem dla tego typu osób. Ja w tym momencie zabieram się za testy Sony Xperia X Compact. Piszcie w komentarzach, jakie macie pytania odnośnie tego urządzenia, jakie kwestie mam tutaj poruszyć. Na pewno sprawdzę aparat, ponieważ tutaj z tego co wiem trochę się pozmieniało, nawet jeśli chodzi o porównanie do X Performance oczywiście, a także zwykłej Xperia X. Natomiast w samym rozpakowaniu to jest na tyle. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam was. Na razie.